Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj konstrukcja z 2022 roku, stworzona po to, by dać tym gitarzystom, którzy mają mniejszy budżet, porządny instrument, który jest fajnie wykonany i przede wszystkim bardzo grywalny i w legendarnym kształcie. Moi drodzy, tym instrumentem jest ESP LTD TE200. Gitary z serii 200 to tańsze instrumenty od ESP, pod logiem LTD i to jest ta półka taka tak zwana dla każdego, na każdą kieszeń. My to, mamy tutaj fajny instrument, co więcej polakierowany w całości, w kolorze czarnym, takim fortepianowym, pięknym w połysku. Polakierowany jest gryf, polakierowany jest korpus, polakierowana jest główka. Dodatkowo gryf posiada żyłeczkę czarną dookoła główki i podstrunicy oraz korpus również posiada czarną żyłeczkę, którą widać, jeżeli przyjrzycie się bliżej. Czarny hardware, most typu Hardtail, dwa przetworniki LH150, znane właśnie z tych niższych modeli, wersja Bridge i Neck. Trójpozycyjny przełącznik, potencjometr głośności, potencjometr tonów z push-pullem, dzięki temu mamy aż 6 pozycji. Czarna, ciekawa wersja, trójwarstwowej płytki, tyle że czarna, szara, czarna. Nie ściągałem tej folii na płytce, dlatego to może tak dziwnie wyglądać. Z prostej, prozaicznej przyczyny jest to instrument, który może nabędzie jakiś klient. Nie będę mu zabierał tej przyjemności darcia tej folii. Moi drodzy, gniazdo zamontowane od dołu, jest to ta tak zwana łezka jak Fendera, tylko w tym miejscu. Fajne rozwiązanie, bo kabel wchodzi idealnie pod tym kątem. Montowanie na blachę, ale lekko podcięte jak w Fenderach, nawet bardziej niż w Fenderach Ultra czy Fenderach Elite. Struny przez korpus. Fajny gryf, jest to gryf typu C z dużymi progami X-Jumbo, jest ich tu 24. Nabite są na podsunicę z jatoby, ale pieczonej. Ma bardzo fajny, charakterystyczny kolor. Progi świetnie wykończone, tu się nie ma do czego przyczepić. Klucze olejowe również czarne, no bo wszystko w tej gitarze czarne musi być. No i to tyle. Posłuchajmy, jak gra ten budżetowy instrumencik. Dodam tylko, że korpus zbudowany jest z mahoniu, a sama szyjka jest zbudowana z trzech warstw sklejonego kronu, więc na pewno będzie stabilna. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Wchodźcie na guitarcenter.pl. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i odwiedzania nas w sklepie w Łodzi przy ulicy Brukowej 6. Cześć!